Witam Państwa. Zaprosiłem tutaj dzisiaj Państwa w celu wydania krótkiego oświadczenia dotyczącego sytuacji, o której w ostatnim czasie byliśmy informowani poprzez środki masowego przekazu, portale społecznościowe, jak i radio, telewizję. Otóż kwestia hospicjum, informacja, która dotarła do mnie w ten sposób, że władze miasta zdecydowały się na obniżenie dotacji, która rokrocznie jest przyznawana na cele wsparcia łomżyńskiego hospicjum, została obniżona do o 17 tysięcy złotych. Zdecydowałem się podjąć działania zmierzające do rozwiązania, jak najlepszego, pozytywnego rozwiązania tej sytuacji. Spotkałem się dzisiaj z panią prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych. Sporządziliśmy wspólnie pismo, które skierowaliśmy do Zarządu Sejmiku Województwa Podlaskiego. W tym piśmie zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie finansowe Łomżyńskiego Hospicjum. Ja również jestem już po rozmowie z panem marszałkiem Maciejem Żywno i mogę państwu przekazać z taką dużą dozą prawdopodobieństwa, że istnieje duża szansa na pozytywne rozpatrzenie tej kwestii. Natomiast oficjalne informacje już będziecie państwo o tym informowani na początku przyszłego tygodnia. W tym momencie chciałem poinformować za pośrednictwem państwa, mieszkańców Łomży, że istnieje duża szansa na pozytywne rozwiązanie tej sytuacji. Wiem, jak mieszkańcy odbierają tą sytuację, są zaniepokojeni, dlatego żeby jakby dać im tą nadzieję, która jest oczywiście oparta na takim dużej pewności, że istnieje duża szansa na pozytywne rozwiązanie, pragnę poinformować, że takie działania zostały podjęte i w przyszłym tygodniu otrzymają informacje na temat tego, czy zarząd Sejmiku Województwa zdecyduje się wesprzeć finansowo tą instytucję Łomżyńskiego Hospicjum. Ja mam również dla państwa... O jakiej kwocie mówimy? Mówimy tu o kwocie 20 tysięcy złotych. Oczywiście w tym piśmie właśnie zwróciliśmy się z konkretną propozycją, z konkretnej kwoty, natomiast już zostawiamy to do decyzji zarządu. To zarząd podejmie, w jakiej kwocie będzie w stanie wesprzeć Łomżyńskie Hospicjum. Mamy nadzieję, oczywiście każda złotówka jest bardzo istotna, tym bardziej, że tutaj chodzi naprawdę o ludzi, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Czy to jest kwota, która pozwoli hospicjum dopiąć wydatki? Na pewno pozwoli zaspokoić ten deficyt, który powstał na mocy decyzji obecnych władz miasta. Ten deficyt wynosi 17 tysięcy, a więc kwota 20 tysięcy, myślę, na pewno pomoże dopiąć jednak ten budżet i rozdysponować odpowiednio środki. Oczywiście te środki są dysponowane na leki, na środki czystości, na te właśnie elementy, które są potrzebne dla pacjentów, dla chorych, którzy korzystają z usług łomżyńskiej instytucji hospicjum.